poprzednim wydaniu wiadomości informowaliśmy Państwa, że w Ostródzie przygotowywała się do startu w Igrzyskach Olimpijskich reprezentacja Azerbejdżanu w kajakarstwie i wioślarstwie. Nasze miasto było też idealną bazą dla polskich mistrzów świata w rozwiązywaniu zadań szachowych, którzy we wrześniu lecą na Mistrzostwa Globu, które odbędą się tym razem w Japonii. W kadrze znalazł się utytułowany Ostrudzianin Aleksander Miśta. Jest to forma przygotowania przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w rozwiązywaniu zadań szachowych, które odbyły się we wrześniu w Japonii. No i przyjechała tutaj drużyna, która będzie walczyła o medale we wrześniu. Między innymi legenda tej dyscypliny Piotr Murdzia, który wielokrotnie zdobył mistrzostwa świata w drużynie i indywidualnie. Także obecny mistrz świata Kacper Piorun oraz ja jako złoty medalist zeszłoroczny złoty medalista Mistrzostw Świata. To było ostatnie zgrupowanie przygotowujące do Mistrzostw Świata, ale każdy z nich będzie trenował indywidualnie, tak by we wrześniu podczas Mistrzostw Globu w Japonii obronić tytuł zdobyty w ubiegłym roku we Włoszech. W Ostródzie 7 dni spędzili na intensywnym rozwiązywaniu szachowych zadań. Na pewno było bardzo pracowicie, a sędzia, który przygotował zestawy zadań, wysoką poprzeczkę nam postawił i zestawy były bardzo trudne, no ale o to chodzi właśnie, żeby w myśl przysłowia im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na wojnie i mamy nadzieję, że tak w Japonii się to wszystko przyda, co tutaj robiliśmy. Pewności siebie naszym mistrzom nie brakuje. Na pytanie, czy obronią tytuł Piotr Murdzia, arcymistrz w rozwiązywaniu zadań szachowych, odpowiada krótko. Jestem o tym przekonany. Wielokrotnie sportowcy powtarzali, że Mistrzostwa Świata zawsze rządzą się swoimi prawami, a na takie zawody jadą najlepsi z najlepszych. No to jest najwyższa ranga imprez, więc na pewno dochodzi dodatkowy stres i staramy się przygotować jak najlepiej, żeby już na zawodach mieć tą pewność i zdobyć pierwsze miejsce. O tym, czy naszym szachistom udało się obronić tytuł Mistrzów Świata, poinformujemy Państwa we wrześniu.